Rezerwacja Onet, Katarzyna Janowska, zapraszam. Dziś jesteśmy, zaczynamy w parę osób. To jest kawiarenka na ulicy Tarczyńskiej w Warszawie oczywiście, a moimi gośćmi są Małgorzata Szumowska i Michał Englert. Ich film Infinite Storm otwiera dzisiaj Mastercard of Camera Festival w Krakowie, ale w kinach można go już oglądać od 27 maja. W głównej roli Naomi Watts, więc wielkie, wielkie nazwisko aktorskie i nasi wielcy twórcy. Zapraszam. A w drugiej części programu przenosimy się do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Waldemar Dobrowski, dyrektor Opery i Teatru Wielkiego, opowie o kapitalnej inicjatywie, o Ukraińskiej Orkiestrze Wolności, którą stworzył wspólnie z Peterem Gelbem z Metropolitan Opera. Ta orkiestra 28 lipca koncertem w Warszawie rozpoczyna swoje międzynarodowe tournée, a złożona jest z muzyków ukraińskich, którzy musieli uciekać z Ukrainy przed wojną. Dochód z koncertu oczywiście będzie przekazany na pomoc artystom z Ukrainy. Zapraszam, w takim razie startujemy. Katarzyna Janowska, Rezerwacja. I don't like you going up there alone. You know what day it is. Anyway, it's cheaper in therapy, and mountains always listen and never talk back. Watch the weather. I will. Hey, see anyone else up there? No. Dziś w Krakowie startuje 15 już Mastercard of Camera, festiwal filmu niezależnego. I ten festiwal otworzy film, najnowszy film Małgosi Szumowskiej i Michała Englerta. Witajcie. I wasz pierwszy film amerykański, Infinite Storm, wyprodukowany przez Amerykanów z Naomi Watts, czyli wielką gwiazdą światowego kina. Małgośka, ty zawsze robiłaś filmy według swojego scenariusza, według waszego wspólnego scenariusza ewentualnie. Jak to było, jak się zmieściłaś w czymś, co ktoś dla ciebie wymyślił i zaprojektował? No oczywiście nie zmieściłam się, tylko naniosłam swoje poprawki, swoje uwagi na pierwotną wersję scenariusza. Pamiętam, że gdy pierwszy raz przeczytałam ten scenariusz, to samo zdarzenie zafascynowało mnie, prawdziwe zdarzenie. To jest na prawdziwej historii, tak to opowiedz. Też przeczytałam artykuł. No jest to historia o Pam Bales, to jest kobieta, która w New Hampshire jest takim teamie, jakby to powiedzieć, wolontariuszy chodzących po górach i ratowników górskich wolontariuszy. I ona cztery razy w tygodniu chodzi w te góry, traktuje to jako medytację, ale jako też swoją taką powinność. Zawsze przygotowana, że może kogoś spotkać, znaleźć. I pamięta, ona najbardziej szaloną historią jej w życiu była, jak znalazła faceta siedzącego gdzieś tam na szczycie, w samych gaciach, krótkim podkoszulku i musiała go sprowadzić na dół, co było bardzo trudne. Nie chcę zdradzać do końca, no bo o tym jest ten film, tej historii. I to była taka walka 8 godzin o przetrwanie, o życie i potem też okazało się, dlaczego on tam był i co to dla niej znaczyło, że go uratowała. Kryje się w tym też jakaś tajemnica, drugie dno można powiedzieć. Więc ta historia mnie zafascynowała jako historia, jako wydarzenie w jednym miejscu dziejące się. Masz dwójkę bohaterów, to trwa dość stosunkowo krótko, na jakby 8 parę godzin i jest to dobre wydarzenie filmowe, można tak powiedzieć, i też kryjące w sobie właśnie jakieś drugie dno. Ale potem jak gdyby oczywiście nad scenariuszem pracowaliśmy i na ostatnim etapie już realizacji też z Michałem oczywiście, co się dało, to staraliśmy się tak zmienić i zaadaptować do tych warunków, w których znaleźliśmy się jako filmowcy. Zawsze tak jest. Ale oczywiście jest to inne doświadczenie niż gdy piszesz ten scenariusz od zera. Ważnym elementem tego filmu, być może jednym z bohaterów, są zdjęcia, pejzaże górskie, niesamowitej przyrody, bo między innymi dzięki temu kontaktowi z naturą, tak ekstremalnemu, który pokazujecie w filmie, bohaterowie przechodzą wewnętrzną przemianę. Ale jak ogląda się ten film, no to powstaje pytanie, w jak ekstremalnych warunkach kręciliście? Ja bym może jeszcze dodał do tego, co tak zainteresowało nas w tej historii, to też między innymi miejsce, a mianowicie właśnie ta góra Waszyngtona słynie z tego,
że to jest takie tajemnicze miejsce, gdzie zresztą zanotowano najsilniej wiejące wiatry, mimo że to jest właściwie tam 2000 metrów. Czyli teoretycznie nie tak wcale wysokie szczyty, ale bardzo wietrzne. I ona też jest nazywana taką górą trochę samobójców, jakąś taką mistyczną, w którym rzeczywiście bardzo wiele jest przypadków osób, które przychodząc jakąś własną drogę, dramat i tak dalej, wybierają właśnie to miejsce jako to, gdzie się udają na spotkanie na ze spotkanie sobą. Z samym sobą. I ja to... ci tylko wejdę w słowo, tak. Przepraszam, bo jak obejrzałam ten film, no to z jednej strony to jest film według scenariusza, który ktoś napisał, nie pamiętam nazwiska autora. Joshua Rollins. Właśnie, ale z drugiej strony w tym filmie jest bardzo dużo z filmów, które wy robicie, bo to jest no właśnie trauma, zderzenie ze śmiercią, takie krańcowe emocje, to właściwie się powtarza w waszych filmach, więc to nie jest tak bardzo ten świat, o którym opowiadacie, świat międzyludzki, jest bardzo blisko tego, o czym opowiadacie w ogóle w swoim kinie. Ja myślę, że to jest trochę tak, że nawet amerykański producent, no jednak proponując ten film, który jednak nie jest przykładem filmu wielkobudżetowego, który jest... 3 miliony kosztował ten film, tak? Chyba trochę więcej już, tak, ale stosunkowo był to niewielki budżet, który tym samym dawał nam jakąś szansę, tym szalonym filmowcom ze wschodniej Europy, jakiejś ingerencji i trochę jednak wolności zbudowania własnego języka filmowego. Więc tak jak Małgosiu powiedziała, no myśmy już na etapie zdjęć i już przekładania tego języka scenariusza na ten język filmowy, jednak tam sporo ingerowali. Nawet na etapie montażu też mieliśmy jakieś dosyć tam, już nie zdradzimy. Polscy montażyści, prawda? Tak. Zresztą była mocna polska ekipa. Katarzyna Lewińska, kostiumy. Tak, no też część ekipy technicznej była z Polski. Montażyści. Kręciliśmy film, żeby to może powiedzieć, no, w Słowenii, w Alpach Julińskich, no bo taka... Tak w końcu wylądowaliśmy w tym pandemicznym czasie. To była pandemia, tak. Właśnie. I też no, to było takie miejsce, gdzie udało nam się też tą Naomi ściągnąć na te 2 miesiące, że akurat miała okienko i pogodowe. I też terminowe, to powiedzmy tak. No ale ona też powiedziała, mam dla was 25 dni jakby fizycznie. Tak. Kręcenia i musimy się zmieścić w te 25 dni. Musi to być blisko takiego a takiego miejsca. Dała nam cały szereg jakichś wytycznych, których myśmy się musieli zmieścić i właściwie do ostatniego momentu nie było do końca wiadomo, czy wszystko się wydarzy. Także robienie filmów z gwiazdami też ma swoją może cenę i bardzo trudno jest doprowadzić do sytuacji, w której ten film się wydarza. I tutaj pomógł paradoksalnie, pandemia pomogła. No tak, bo było mniej propozycji. A jak się z nią pracowało, z Naomi Watts? Bo to bardzo jest jej dobrze. W ogóle no, genialna absolutnie kreacja. Ja ją w ogóle bardzo lubię jako aktorkę, a to jest taka oscarowa rola. Właściwie wszystko jest w jej twarzy, w jej ciele, tym kruchym ciele, które przełamuje wszystkie opory. Jak się z nią pracowało? Nie, no bardzo dobrze, bo to jest właśnie takie moje doświadczenie pracy z gwiazdami, czyli mam właśnie z nią i z Juliette Binoche, jest takie, że to są bardzo niegwiazdorskie osoby, przynajmniej te osoby, które ja spotkałam na swojej drodze, które są prawdziwymi gwiazdami ekranu, nie są gwiazdami w życiu. Czyli zarówno Naomi Watts, jak i Juliette Binoche są bardzo normalne i nie mają żadnych odpałów gwiazdorskich i świetnie mi się z nią pracowało, bo ona oddała całą siebie. Oczywiście na początku były niesamowite 3 dni pewnej niepewności, dlatego że ona przyjechała i wszystkiego się bała. Mówiła, że ją boli kręgosłup, że nie wie, czy podoła. Bo to trudne, to wymagająca bardzo rola. Strasznie wymagająca. Bała się zagrać bez makijażu, z tymi po prostu swoimi włosami spiętymi w kitkę i obnażyć taką twarz, jaką pokazuje. Ale w końcu się przemogła i to się udało. No, zajęło nam to parę dni, żeby ją do tego przekonać. Tak. Bo pamiętam, że ona po przyjeździe to no, przecież zna scenariusz i zdawała sobie sprawę, z czym będzie się musiała zmierzyć, ale jak zaczęliśmy tam omawiać poszczególne sceny, no mówi, no tak, rozumiem, ale te sceny tam na szczycie i tak dalej, te zmarznienie, to rozumiem, że to wszystko robimy w studio. A my, no nie, no, chodzi o to, że właśnie mamy super miejsca, lokalizacje i tak dalej, więc... Choć idziemy na spacer. No ale właśnie, bo te zdjęcia musiały być trudne. Wiem, bo akurat jak kręciliście, to robiłam wywiad z Mają Ostaszewską, która mówiła, że no, bardzo wymagający plan.
No był wymagający, bo rzeczywiście praca w górach logistycznie jest trudna. No raz, że oczywiście trzeba zapomnieć o wszystkich dogodnościach, szczególnie Naomi, do których była przyzwyczajona ze swojej hollywoodzkiej. Przyczepy nie było jak tam wciągnąć. Nawet powiem szczerze, ciężko było wciągnąć toaletę. No, z toaletą to była cała historia, bo nie było wiadomo jak rozwiązać te toalety. Ten problem, tak. I oni mówią, ale ja pracowałem przy Grze o Tron i Emilia Clarke miała taką malutką toaletę przenośną. Którą wieźli helikopterem. I rzucali w momencie, ona machała, chce do toalety. Nie, rzucali i zamontowali. To jest w takim namiociku toaleta. I Naomi Wos dostała taką toaletę, jak Emilia Clarke Grze o Tron. Genialne. Takim namiocikiem. Tak. I to zresztą na jej Instagramie można w takim filmiku wspomnieniowym zobaczyć, jak ona wchodzi, rozpina ten zamek i zapina ten zamek. I właśnie potem była cała dyskusja, czy to ma być tylko jej toaleta. I czy ona może powiedziała, być? Czy może być ekipy. I ona oczywiście jest taką osobą, że udostępniła ją wszystkim w końcu. Tak? Ale to są takie tak się kręci filmy w górę. No tak, żeby te dwie osoby przed kamerą właśnie to wszystko wiarygodnie wyglądało. No rzeczywiście no, ale... za tą kamerą była dosyć spora logistyczna operacja z wożeniem sprzętu na górę. Oczywiście też ze zmaganiem się z pogodą, która nie zawsze przecież była taka, jaką chcieliśmy. Właściwie przeważnie była dokładnie na odwrót. Chcieliśmy straszną pogodę, więc często było słońce. No i tak. Ale też mówiąc szczerze, no było to męczące fizycznie. No właśnie, bo też wam chciałam zapytać, bo to trzeba mieć niesamowitą formę fizyczną. My mamy. No właśnie. No jak ćwiczycie, robicie? Znaczy na pewno był to też taki projekt, który dla nas był dobry właśnie przez to, że my lubimy jakąś aktywność fizyczną. Taką powiedziałabym seniorską. Sportową. Sportową aktywność fizyczną. Jak no seniorską, przecież ty się wspinasz, no w ogóle no, surfujesz, co widzę tak na Instagramie. Michał też pływa, no jakby tak rzeczywiście mamy do tego takie podejście amatorskie, ale na serio. Mm-hmm. Więc to pomogło nam w tych górach. Właśnie. Ja pamiętam tylko pierwsze dni moje, bo ja nie wyprawiałam takiej aktywności, Michał biega. A ja nie biegam z powodu, że nie mogę ze względu na kolana. I pamiętam jak Michał tak zapylał pod tę górę, i tam 6 kilometr na tym zegarku, nie, idzie już cały czas pod górę i on cały czas równym tempem. Mm-hmm. I ja byłam on był coraz mniejszy. Ja byłam coraz bardziej z tyłu za nim i mówię, Boże, no ja naprawdę muszę chyba się wziąć za siebie. I rzeczywiście na koniec już dotrzymywałam mu kroku. Także to była taka też wyzwanie kondycyjne. No, tak sobie wyobrażam. I rzeczywiście Naomi Watts w tym wszystkim też na początku, no jej było ciężko. Tak. No, ale ona codziennie wchodziła. Kawałek zawsze trzeba było podejść. Mm-hmm. No, to nie tak, było tak, tak że tak, cię tak. gdzieś do No właśnie, no, właśnie no, nie. Nie mówiąc o wstawaniu o 3 nad ranem, jechaniu po ciemku tam, te momenty takie metafizyczne, jak ten wschód słońca, jak w tych górach, to było coś niesamowite, tak z nic, taka czerwień. Także to jeszcze w tym pełnym lockdownie, że wracali do tego miasta, które wyglądało jak miasto duchów, było zamknięte. No a z drugiej strony no trochę takie cierpienie w jakimś sensie, bo chciałoby się przecież tych zachodów słońca, tych najciekawszych momentów zmierzchów kręcić ile wlezie. Tak a w historii da. Przecież tak naprawdę jedna wielka śnieżyca i tak naprawdę no tak, widoczność prawie zerowa, więc nie. Dlatego też trochę balans tego filmu też początek jest taki dosyć kontemplacyjny, żeby to potem wszystko, kiedy ona jeszcze idzie sama, żeby to wszystko potem znalazło jakieś spełnienie, jakąś taką kontrę też rytmiczną już w momencie, kiedy oni się gdzieś tam ratują z tej opresji. Michał, ty masz jakiś swój sposób, tajemnicę na robienie zdjęć, bo co film to po prostu twoje zdjęcia obezwładniają. Pamiętam jak z Idziakiem wiele lat temu robiłam, to on wyciągał jakieś tam swoje filtry, coś wymyślał. Jaki ty masz sposób na to, żeby za każdym razem w waszych filmach zrobić tak obłędne zdjęcia? A ja nie wiem, bo ja właśnie mi się wydaje, że ja nie jestem taki operatorski. Jak na siebie patrzę, to znaczy i też patrzę trochę na czasem na poczynania kolegów, czasami nawet zazdroszczę im, że mają jakąś taką wolność czysto bym powiedział wizualną, że ja jednak nie wiem, czy to jest ta skaza, że pracujemy już tyle lat, że jednak gdzieś dla mnie ta historia jest i treść najważniejsza. I jakby to jest tym zaczynem tego myślenia o tym, jak to potem formalnie wszystko opowiedzieć. No
a chyba w zgodzie ze sobą naturalnie coś, nie wiem. Tak nie po wiem. Prostu ustawi tak, kamerę, się wydaje, że róbmy zdjęcie. Tu akurat nie, prawie, że nie stawiałem, bo ciągle się wydaje, tam biegaliśmy. Talent. No tak, duży, duży talent, duży talent. Ale zresztą Idziak był odkrywcą tego talentu Michała. Tak? Tak, tak, bo to Idziak się zafascynował Michała zdjęciami, pamiętam. Tak? Tak, tak, do 33 scen i on był zachwycony tymi zdjęciami. Powiedział, że Michał to jest przyszłość polskiego kina. I no to wiesz, polecał, nie mogę nas, go zawieść. Polecał nas do Julii Binosz, nas obojga. A. I tak się zaczęła współpraca z Julią Binosz. To super. Także tutaj Sławek Idziak. Tak. No to widzisz, to jednak gdzieś miałam skojarzenie. Słuchajcie, bo ta historia, nie będziemy jej opowiadać, bo jednak to jest ważne, tak. żeby widzowie przeżyli ten film. Ale tam jest wątek właśnie traumy i pytanie, czy ta trauma tej głównej bohaterki jest traumą scenariuszową, bo szukałam, znaczy dopisaną na potrzeby scenariusza, bo szukałam, ale wszystko historia. Łącznie z tym, że przeżyła stratę. No przeżyła stratę po prostu. No to ona, jej podejście, ja poznałam tą bohaterkę. I poznałeś ją, tak? Oczywiście w Nowym Jorku. Przedtem ją poznawałam normalnie na Zoomie, a tak to w Nowym Jorku poznałyśmy się fizycznie przy premierze i ona podchodzi do tej straty bardzo racjonalnie. Na zasadzie, że przepracowała tę stratę. To jest dość niesamowite. To jest taka bardzo osadzona w rzeczywistości osoba. To jest chyba siła w ogóle. Jakby i też chyba to trochę to było inspirujące, że ten brak jakiejkolwiek egzaltacji, taka niesłychana prostota i taka szczerość tej Pam Bales jako osoby. I to na pewno gdzieś przełożyło też w naszym myśleniu o tym, jakby to jak najbardziej bezpretensjonalnie opowiedzieć, bez żadnych właśnie szybowania metafizycznego, bo to wszystko gdzieś jest, ale jest tak naprawdę dodatkiem, naddatkiem. Ale też jest gdzieś w jakiejś naturze, jest gdzieś bardzo blisko i niekoniecznie musimy do tego tworzyć jakąś wielką aurę niesamowitości. Tylko po prostu trzeba szeroko otworzyć oczy, jak śnieg to mocno zacina. Tak. Podejrzewam, że teraz Naomi Watts będzie miała dla was zawsze terminy, bo po tej roli to tak. Myślę, że to Watsy. Jest jej... Tak, my ją nazywamy Watsy, tak. Ale i ma dla nas terminy, nawet może uda nam się jeszcze zrobić jakiś projekt wspólny, na pewno wiemy, że jest chęć z obu stron, i my, i ona. No, chcielibyśmy jeszcze razem. Daliście dziewczynie szansę, no naprawdę. W jakimś sensie tak. Tak, ze względu na to, że odważyła się pokazać taką gołą twarz i taką siebie jakby jaki wcześniej w kinie nikt nie widział. Absolutnie. No i ten film był bardzo wysoko oceniony w Stanach. Tak. Pogrzebałam bardzo dobre recenzje. Plus 10 box office, tak. A to jednak niskobudżetowe, no w pewnym sensie wymagające kino, takie przeżycia, to kino egzystencjalne. Tak, jednak tak. Ludzie poszli, ludzie obejrzeli ten film. Ten film się jakby opłacił Sony i dystrybutorowi Bleecker Street, więc na pewno i teraz jeszcze pójdzie tam w pewnym momencie na streaming i tak dalej, więc myślę, że bardzo dużo ludzi go zobaczy. Na pewno to jest nasz film, który najwięcej ludzi zobaczyło już do tej pory. Naprawdę? Tak, tak bo to już a no tak. No, w Ameryce, bo miał premierę w Ameryce. Tak. Na festiwalu będzie Trudy Stiller, czyli wasza współproducentka, bo tam jest kilku koproducentów. Tak. Żona Stinga, z którym ty się przyjaźnisz. Czy to jakoś było powiązane, wasza to znajomość? To wszystko było niesłychane, aż nie do uwierzenia, bo myśmy tydzień przed zdjęciami, będąc już w okresie przygotowawczym, na słowo mi nie wiedzieli, gdzie, że kim ona jest. Wy nie wiedzieliście, tak, kim ona jest? Stinga. Nie, to teraz... No, myśmy nie wiedzieli, myśmy naprawdę nie wiedzieli, nikt tego nie googlował, nikt tego nie sprawdzał. Jest jakaś pani, jest właścicielką jakiejś firmy Maven. I pamiętam jak dziś, że w momencie, w którym wpisaliśmy nagle jej nazwisko i się wszędzie pojawił Sting. Co ona z tym Stingiem? Tak. I wtedy nas uświadomiono, że jest to żona Stinga, a potem już jak żeśmy montowali film, to był lockdown w Polsce, więc oni byli tak mili, że zaprosili nas... Czyli znajomość była później, tak? Nie, znajomość się zaczęła już na planie. Ona przyjechała nas odwiedzić, Trudy Stiller, pomogła zresztą wykaraskać się z pewnych problemów, które tam mieliśmy. I potem zaprosiła nas podczas lockdownu właśnie, który był w Polsce, żeby był wszędzie, z montażem do swojej posiadłości w Toskanii. No i tak doszło do tego, że poznaliśmy Stinga.
No, był muzykę, jednym z pierwszych widzów tak, tego filmu. Tak. Ale to jest ważne, słuchajcie, że muzykę, a w każdym razie tę piosenkę napisał chyba i Elliot. Śpiewa syn Stinga, prawda? Tak, tak. Elliot Sumner, tak. Czyli te wszystkie, Małgosia, pogłoski, że ty wyjaśniłaś Stingowi, jaka jest sytuacja w TVP, nie są wyssane z palca. Nie są. No i Sting nie wystąpił dla Jacka Kurskiego. Słuchajcie, tym optymistycznym akcentem tak, zakończmy. Tak. Słuchajcie, bardzo wam gratuluję. Rozumiem, że to początek pięknej przyjaźni z amerykańskim rynkiem filmowym i będą kolejne projekty. I... Też mamy taką Ale nadzieję. Nie zapominamy też o... Znaczy teraz szykujecie polski projekt, film. A po polskim też. Filmie możemy znowu powrócić na amerykańskie wody. Wody. A co to będzie w Polsce? Tajemnica. No właśnie, już mi mówiłaś jakiś czas temu i za każdym razem jest tajemnica, więc nie dopytuję. No to trzymam kciuki za wasz polski film kolejny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. To jest wiadomość, która mnie bardzo przyjemnie zelektryzowała. Takich wiadomości ostatnio jest bardzo niewiele. 28 lipca tu w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wystąpi orkiestra, Ukraińska Orkiestra Wolności. Jej inicjatorzy to Metropolitan Opera i Peter Gelb, dyrektor opery, i Waldemar Dobrowski, czyli dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, ale jeszcze ktoś. Jest dyrygentka o ukraińskim pochodzeniu, która poddała tę ideę. Perlin Wilson, współpracująca z nami od lat, znakomita dyrygentka kanadyjska, ale bardzo silnym poczuciu korzeni ukraińskich. Urodzona w Kanadzie. Urodzona w Winnipeg w Kanadzie, gdzie jest bardzo silna diaspora bardzo ukraińska. Bardzo silna diaspora ukraińska, bardzo dobrze zorganizowana. Perlin zaprzyjaźniła się z nami na przestrzeni tych kilkunastu ostatnich lat i w momencie, kiedy jej przyszła do głowy ta myśl, Peter, dyrektor Metropolitan i ja nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że to trzeba zrobić nie tylko jako gest wyrażający sens poczucia wspólnoty, ale także jako silny głos wsparcia dla Ukrainy i jej europejskich aspiracji, europejskich w sensie przynależności do Unii Europejskiej. Bo sam fakt, że Ukraina jest częścią Europy poprzez tożsamość kulturową, nie podlega żadnej wątpliwości. No i widząc Ale warto ten... Europie to przypominać. Ja tylko dodam, że ta orkiestra ma być złożona z muzyków uchodźców ukraińskich lub tych, którzy grają w W znakomitej większości z uchodźców ukraińskich. Na tym polegała podstawowa trudność tej pracy. My nad projektem pracujemy już wiele tygodni, ponad miesiąc i trzeba było zidentyfikować i to było z jednej strony fascynujące, a z drugiej bardzo Odnaleźć. Trudne. Zacząć od jednego i za chwilę był drugi, potem trzeci, czwarty, piąty. Ich losy się jakoś splatały, chociaż pochodzili a to z Odessy, a to z Kijowa, a to z Charkowa, a to z Lwowa, ale jeden gra w Amsterdamie, inny w naszej orkiestrze, jeszcze inny przyjechał do Polski. Tak jak te prawie 3 miliony innych Ukraińców. Słowem, my przecież robiąc to wiedzieliśmy, że tu nie ma drogi na skróty, że to muszą być pierwszorzędni muzycy. Inaczej żaden gest artystyczny nie ma sensu, jeżeli nie zabrzmi pełnią sensu artystycznego. I Ukraina to jest jednak świat wielkiej muzyki. To jest świat ludzi cudownie utalentowanych, niezmierzone zagłębie talentów wokalnych. No, udało nam się w końcu skompletować 80 muzyków. Fantastycznie. To jest fantastyczne, bo przecież są bardzo orkiestra, to jest metafora świata, tak? Tam są wszystkie głosy, wszystkie możliwe stany. I wszystkie stany, i marszałek, i generał, i pułkownik, i sierżant, używając terminologii militarnej, chociaż ona może tu nie zna miejscu specjalnie. Tak czy inaczej uzyskaliśmy również wsparcie ministra kultury Ukrainy i naszego ministra kultury, który sfinansował projekt w części warszawskiej. No i warto powiedzieć, że będzie to tournée rangi światowej, które zacznie się wspomnianym już koncertem 28 lipca w Warszawie. Wspominasz ministra kultury Glińskiego, który wydał taką dyrektywę, wskazanie, żeby zniknęła sztuka rosyjska, muzyka z przestrzeni publicznej w Polsce na czas działań wojennych. A ja pamiętam, że ty zdecydowałeś jako jeden z pierwszych, właściwie zaraz po wybuchu wojny, żeby odwołać spektakl Borys Godunow, spektakl operowy Borysa Godunowa
w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Czy, no właśnie, ty zaprzyjaźniony z kulturą rosyjską, z rosyjskimi artystami, nie miałeś wątpliwości, że w tym momencie trzeba sztukę rosyjską bojkotować? To nie jest bojkot. To jest wyraz miłości do Puszkina, Musorskiego, Czajkowskiego. Przez nie granie? Tak, dlatego że ich trzeba ochronić przed tym brzydkim używaniem wielkości kultury rosyjskiej jako alibi dla tego straszliwego okrucieństwa, które dzieje się na Ukrainie. To nie jest ta sama Rosja. Ta piękna, wspaniała, literacka, poetycka, teatralno-baletowa, wokalna Rosja nie może służyć ani usprawiedliwieniu, ani nawet przykrywaniu tego draństwa, okrucieństwa, który dzieje się na naszych oczach, o czym myśleliśmy, że możemy tylko zobaczyć w filmach historycznych. Wiem, że byłeś zaprzyjaźniony z Walerijem Giergiewem, dyrygentem wspaniałym, rosyjskim, który popiera Władimira Putina. Czy rozmawiałeś z nim po wybuchu wojny? Nie, nie rozmawiałem z nim po wybuchu wojny. Jest też wielu innych moich rosyjskich przyjaciół, niegdysiejszych, z którymi nie rozmawiałem, bo jakby nie ma płaszczyzny rozmowy. Trzeba pamiętać, że Rosja jest inna, że oni są szalenie uwikłani. Uzależnieni też. Uzależnieni. Finansowo. Ja nie wierzę w szczerość wielu deklaracji, które są wypowiadane rytualnie. Jest tam pewna formuła obrzędowości w życiu publicznym, którą moje pokolenie pamięta jeszcze z zupełnie innych czasów. Zresztą to poniekąd wraca. Ja cierpię. Mnie to boli. Nieobecność wielkiej kultury rosyjskiej w tym czasie jest dla mnie bolesna, ale tu nie ma dylematów. Jest wojna i są twarde decyzje, które mówią, nie, rzeczy musimy nazwać po imieniu i nie daj Boże nie używać Puszkina, Czajkowskiego, Musorskiego, Dostojewskiego, Lermontowa do make-upu sytuacji rosyjskiej, bo ona jest przede wszystkim widziana dzisiaj oczyma Ukraińców. To właśnie Jurij Andruchowicz, ukraiński pisarz, napisał taki tekst do Gazety Wyborczej, który powiedział, że ktoś, kto się dziś zachwyca Puszkinem, Czajkowskim, no wszystkimi, Dostojewskim, tak naprawdę usprawiedliwia działania Putina. Myślę to samo. Co więcej, uważam, że ten rodzaj nieobecności kultury rosyjskiej jest prostą odpowiedzią na podanie, które codziennie składa i podpisuje krwią naród ukraiński w sprawie przynależności do strefy wolnego, cywilizowanego świata, jakim jest obszar Unii Europejskiej. Razem z dyrektorem Gelbem napisaliście takie oświadczenie. Muzyka może być potężną bronią przeciwko agresji. Ta trasa koncertowa ma na celu obronę ukraińskiej sztuki i bohaterskich artystów, którzy walczą o wolność swojej ojczyzny. Rozumiem, że dochód z tej trasy będzie przeznaczony na pomoc artystom. Tak, to jest, w ogóle honorary artystów są bardzo skromne, łącznie z Caroline, która też zupełnie symbolicznie. Bo ona będzie prowadziła te koncerty. Ona będzie prowadziła te koncerty, są przygotowane dwa programy. Zaczynamy w Warszawie, potem Paryż, Londyn, Hamburg, Amsterdam, na końcu Nowy Jork i Waszyngton, tournée światowe. Dochód, mam nadzieję, niebłahy. Ale niezależnie od tego wymiaru finansowego, przede wszystkim tu chodzi o ten silny głos ukraińskich artystów i w ogóle ludzi sztuki, także i Petera, i mój, i Amerykanów, i Polaków w sprawie, która jest zupełnie jednoznaczna, bo to jest spór wartości cywilizacyjnej pomiędzy dobrem i złem. I my się opowiadamy za zwycięstwem dobra. Bilety, rozumiem, będą dostępne, będzie można kupić na ten koncert. Najserdeczniej zapraszam. To jest trudny czas w Warszawie, bo w Warszawie, 28 lipca, tak, 28, to jest środek wakacji. To jest środek wakacji. Warszawa nie jest miastem, które żyje z koncertów wakacyjnych, ale wszystkich, którzy będą w tym czasie w Warszawie, najserdeczniej zapraszam i mam nadzieję, że wypełnimy salę naszej Opery Narodowej. I że będzie to kolejny, po tym, który się niebawem odbył, wspaniały głos artystyczny opowiadający się za
sensem tego ukraińskiego wysiłku i militarnego, i cywilizacyjnego. W ten weekend też można oglądać u Państwa Drakulę, czyli balet w reżyserii Krzysztofa Pastora do muzyki Wojciecha Kilara. Piękne, jak spodziewam się, dzieło, bo jeszcze nie widziałam, ale ta siła muzyki Kilara zawsze działa bardzo pozytywnie. Bardzo mi zależało na tym, żeby w roku 90-lecia, bo gdyby Wojtek żył, to by obchodził dzisiaj hucznie 90 lat, żeby go w jakiś szczególny sposób uhonorować. I to jest jedno z trzech wydarzeń, projektów artystycznych, które przygotowaliśmy. Pierwsze to był Exodus we wspaniałej choreografii Ani Hop, na który Państwa serdecznie zapraszam. To zresztą cały spektakl składający się z dwóch części. Izadora Weiss i Anna Hop były nominowane do naszych nagród. Wspaniały spektakl. Cudowne, utalentowane artystki, a spektakl naprawdę wspaniały. Potem w ostatnią niedzielę koncert muzyki symfonicznej Wojciecha Kilara, który absolutnie zachwycił publiczność, a także naszego dyrektora artystycznego Patryka Fournier, który poprowadził między innymi koncert fortepianowy wykonany genialnie przez Janusza Olejniczaka. Były cztery standing ovation, kilkanaście minut owacji kończących, więc to był drugi akt hołdu, jaki składajemy Wojciechowi Kilarowi, trzeci akt hołdu Drakula w choreografii Krzysztofa Pastora. Muszę powiedzieć, że nie było mi łatwo Krzysztofa namówić na to, bo uważał, że to takie trochę kokieteryjne będzie, ale ja wiedziałem, jaki on sukces odniósł w Australii. Prawda? Jego realizacja australijska była nominowana do wszystkich złotych i błękitnych masek nagród teatralnych Australii i cieszę się, że właśnie tą triadą balet, koncert symfoniczny, balet możemy podsumować ten rocznicowy rok jednego z największych polskich kompozytorów, który obok Pendereckiego, Góreckiego, Bacewicz, Lutosławskiego, wpisał polską muzykę w sens ten najwyższy światowych osiągnięć artystycznych, a poza tym był cudownym, wspaniałym człowiekiem. To chciałam powiedzieć, że był wspaniałym, cudownym człowiekiem. Spotykałam się z nim w Krakowie zawodowo. On przyjeżdżał swoim Mercedesem, uwielbiał pędzić tą trasą katowicką i umawialiśmy się zawsze w Krakowie na kremówki, które uwielbiał. Cudowny, cudowny człowiek, wspaniale się z nim rozmawiało. No sam wdzięk. Sam wdzięk i delikatność i właśnie zabawne, że on gdzieś w takim wizerunku publicznym Katowic i okolic, czyli Krakowa także. Kraków jako okolice Katowic, to szarżujesz, dyrektorze. Ja szarżuję, ale w przypadku Wojtka mam odwagę, żeby tak zrobić. Został utrwalony jako taki szalony jeździec, zawsze Mercedesem, albo białym, albo czarnym. No bo on cudownie pisał tę muzykę na całym świecie od lat. W ogóle jakby spojrzeć na jego dorobek, to trudno uwierzyć, że to jeden człowiek zrobił muzykę do ponad 130 filmów. Plus filmy, no właśnie, tak. Wszystkie filmy Andrzeja Wajdy, Krzysztof Zanussi, Coppola przecież. Coppola, tak, i tak dalej. Właśnie. Więc tu mamy do czynienia z osiągnięciem niezwykłym. Więc innych na to nie było stać, jego było stać na Mercedesu i jeździł nim w sposób szalony, a potem wysiadał z Mercedesa najdelikatniejszy, najsubtelniejszy człowiek świata. Bardzo dziękuję. Wspaniała jest akcja z Ukraińską Orkiestrą Wolności. Bardzo jej gratuluję i zapraszamy 28 lipca, środek kanikuły, ale teraz czasy są takie, że nie wiadomo, czy to będzie kanikuła, czy będzie coś zupełnie innego, więc zawsze warto wesprzeć tych, którzy tego wsparcia bardzo, bardzo teraz potrzebują. Dzięki. Dziękuję bardzo. I moje top 3 w tym tygodniu. Zaczynamy od numeru 3. I w tym tygodniu bardzo polecam serial Anatomia skandalu. Autorem jest David E. Kelly. Serial można oglądać na Netflixie. W roli głównej Sienna Miller. Rzecz dzieje się wśród elit politycznych brytyjskich. Minister, obiecujący polityk, przyjaciel premiera, zostaje oskarżony o gwałt. No, oczywiście rzutuje to na jego rodzinę. W roli żony, wiernej, oddanej żony Sienna Miller, która wygląda obłędnie, więc ten serial można oglądać i ze względu na fabułę, ale też ze względu na główną bohaterkę, jej stroje. No po prostu miły weekend serialowy. Polecam. I numer 2 w tym tygodniu to pokaz, wystawa właściwie
rzeźby, instalacji Lot Romana Stańczaka, którą można oglądać w Zachęcie w Galerii Narodowej. Roman Stańczak reprezentował Polskę na Biennale w 2019 roku, na poprzednim Biennale. Ten jego samolot jest samolotem złamanym, przenicowanym. Jako widzowie możemy oglądać wnętrze samolotu. To jest zresztą technika, którą artysta stosuje od lat, przenicowując różne przedmioty. Ale ten przewrócony na drugą stronę samolot był szczególnie znaczący. Można go czytać przez kontekst Polski, katastrofy smoleńskiej, ale też i katastrofy ekologicznej, bo to w końcu kupa złomu, którą oglądamy. Poza wszystkim jest to bardzo efektowna praca. Byłam jej wielką fanką. Żałowałam, że Roman Stańczak nie dostał nagrody w 2019 roku, ale bardzo, bardzo tę pracę polecam. W Zachęcie w Galerii Narodowej. I numer jeden w tym tygodniu to książka świetnej znawczyni Rosji, Krystyny Kurczap-Redlich, Wowa, Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji Putina. To jest wznowienie świetnej książki. Dzisiaj się zastanawiamy, co zrobi Władimir Putin. Czy rzeczywiście, tak jak słychać coraz częściej, zastosuje taktyczną broń nuklearną nie tylko w odniesieniu do Ukrainy, ale też do Polski. Myślę, że każdy spekuluje, i politycy, ale też zwykli ludzie, co dzieje się w głowie Rosji. Ta książka pokazuje, skąd się wziął w polityce, skąd się wziął w KGB, jakie były motywy wywołania wojny w Gruzji, w Afganistanie i w Ukrainie, i przede wszystkim jakie jest otoczenie Władimira Putina. Ostatnio Donald Tusk powiedział, że ważne jest, żeby polityk miał rodzinę, bo rodzina uświadamia mu pewne rzeczy, a Władimir Putin od lat już się odciął, zostawił swoją dawną rodzinę, jego obecna rodzina jest gdzieś daleko, on sam żyje zamknięty w świecie tylko i wyłącznie otaczających go polityków i generałów, i to odcięcie na pewno nie służy dobrej ocenie rzeczywistości. Bardzo, bardzo tę książkę polecam. To mój numer jeden w tym tygodniu. I to już wszystko. Bardzo dziękuję. Rezerwacja. Widzimy się za tydzień. Katarzyna Janowska. Zapraszam.